Cześć, z tej strony numizmatyk trzeciej RP. Dzisiejszy filmik będzie na temat nowej monety, która za niedługo trafi do sprzedaży. Mowa tutaj o monecie przedstawiającej Józefa Kurasia, tak zwanego Ogień, z serii Żołnierze Wyklęci. Moneta ta, tak jak już wspomniałem, należy do serii Wyklęci przez komunistów, Żołnierze Niezłomni. Jest to 15. moneta z tej serii. Nominał tej monety to 10 zł. Wykonana jest ona w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 32 mm. Waga 14,14 g. Wykonana jest templem lustrzanym. Przewidywany nakład tej monety to 10 tysięcy sztuk. Rand jest gładki. Moneta dodatkowo zawiera tampodruk. Data emisji tej monety to 15 marca 2023 roku. Cena emisyjna 200 zł, co oznacza, że to jest o 30 zł więcej w porównaniu do monety z tej serii, która wyszła poprzednio. Na rewersie centralnie wizerunek popiersia Józefa Kurasia w mundurze. Z lewej strony półkolem napis Józef Kuraś, Ogień. W prawej dolnej części wstęga o barwach Rzeczpospolitej Polskiej z umieszczoną na niej kotwicą, symbolem Polski walczącej. Powyżej wstęgi napis Zachowali się jak trzeba. Poniżej wstęgi napis 1915-1947. Na awersie centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. U góry półkolem napis Rzeczpospolita Polska. U dołu napis 10 zł i poniżej oznaczenie roku emisji 2023. W dolnej części rozerwane kraty więzienne, które są charakterystyczne dla tej serii. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy. Projektantem rewersu i awersu była Dobruchna Surajewska. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy planujecie kupić tą monetę. Ja osobiście będę chciał ją kupić ze względu na to, że akurat tą serię zbieram. Uważam, że seria jest ciekawa ze względu na to, że jest po pierwsze skończona, wiemy ile monet wyjdzie. Przynajmniej tak zakładamy, że nic się nie zmieni w tym temacie. Dodatkowo monety wszystkie z tej serii, że tak powiem, zawierają elementy wspólne, m.in. tą kratę oraz wstęgę i dodatkowo monety są, że tak powiem, zachowane w tej samej tematyce. Nie ma jakiegoś odbiegania, zmiany nominału, wielkości. Wszystkie monety są stricte zachowane. Seria jest spójna, co mi się osobiście podoba. Dlatego ja osobiście zbieram tą serię. Tą monetę na pewno kupię. Jakoś nie przewiduję, żeby ta moneta była oblegana. Poprzednia moneta nadal jest dostępna na sklepie kolekcjoner, na chwilę obecną nagrywania tego filmiku. Seria wydaje mi się, że nie cieszy się dużą popularnością, także monety są dość łatwo dostępne. Dla przypomnienia, moneta nominał 10 zł ze srebra. Data emisji 15 marca 2023 roku, cena emisyjna 200 zł. Tu uważam, że przy tej cenie to jest bardzo dużo za tą monetę i Narodowy Bank Polski z mennicą powinni obniżyć tą kwotę. Nie powinni dawać tak wysokiej. Uważam, że ona jest za wysoka, jeżeli chodzi o tą monetę. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do innych moich filmików i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami o monetach. Dziękuję i do usłyszenia, zobaczenia.